Cześć, witamy na 40. podcaście Grupy Kapitałowej Immobile. Dzisiaj odcinek poświęcony naszej spółce deweloperskiej CDI, a w szczególności gościowi specjalnemu, Jackowi Kazubowskiemu. Dziękuję za wyróżnienie. Tak, jest z nami Jacek Kazubowski, jest z nami Sławek Winiecki. Tak się nazywa, Sławek Winiecki. Tak, no i Mikołaj Jerzy. Także jak każdego specjalnego gościa pytam o jego historię, może już tam powiedzmy nie będę wchodził w twoje dziecięce lata, jak zaczęła się twoja przygoda. Nie, co ty, nie opowiada. No, ale a to może chociaż powiedz, od kiedy w CDI? A się generalnie... Nie, opowiadaj o dzieciństwie. Odpowiadaj, jakby to kiedyś zamki z piasku. Gdzie się urodziłeś? Aha, że po wątku budowlanym. No tak, to myślałem. To chciałem drzewem się zajmować, drewnem. Tak, no powiem tak. Sławek mnie zna bardzo dobrze, że z Pawkiem znamy się bardzo długo. Bez przesady. Także zna doskonale moją historię, również osobistą, jak i tą zawodową. My się zetknęliśmy razem kiedyś na drodze też zawodowej. Jeżeli chodzi o CDI, to jestem związany z CDI. Przed chwilą właściwie to doszedłem do tego 17 lat, ale pracuję 15. 17 lat dlatego, że jakby przez 2 lata się zastanawiałem, czy w ogóle rozpocząć pracę w CDI, bo wiedziałem, czym w tym momencie CDI się zajmuje. Powiem szczerze, że trochę nie czułem się do tego wtedy jeszcze przygotowany, chociaż prowadziliśmy, CDI wtedy prowadziło inny rodzaj działalności, a przygotowywało się do czegoś innego. Natomiast no, 15 lat temu dałem się przekonać. Myślę, że w tym momencie też posiadałem już potrzebne doświadczenie. CDI w tym momencie dosyć mocno zaczęło działać w sektorze konsultingu budowlanego w zakresie prowadzenia inwestycji, organizacji, przeprowadzania przetargów. Ja czułem się wtedy już do tego lepiej przygotowany niż 2 lata wcześniej, ponieważ przeszedłem dość intensywne, tak to nazwę, szkolenie w firmie, której przygotowywałem inwestycje budowlane, gdzie rozliczałem te inwestycje, gdzie byłem zobowiązany do przeprowadzania, przygotowania przetargów. I to było coś, czym zaczęło zajmować się na dobrą sprawę CDI wtedy, plus oczywiście prowadzenie nadzorów technicznych. To był moment, w którym dostałem propozycję, która, że tak powiem, bardzo fajnie wpisywała się w to, co chciałem w życiu robić. Co więcej, przez te wszystkie lata, jak już dopuściliście mnie do głosu, to sorry. Ale tutaj przyżałujesz, wiesz, bo to tak... Nie, właśnie nie. Albo czy CDI mu powinno coś odpalić? Powiem tak. Uważam, że właściwie no, poprzednie te okresy, a pracuję już przecież od 92 roku, pełniąc właściwie wszystkie po kolei funkcje na budowy, począwszy tam od majstra, kierownika robót, kierownika budowy, inspektora nadzoru, w zasadzie było jakieś przygotowanie do tego, co robiłem wtedy w CDI i tego, co robię dzisiaj. Także tak to po prostu ta historia wyglądała, tak? Jacek, tą propozycję dostałeś ode mnie. Tak. Propozycja trwała 2 lata mniej więcej. Ja ci teraz mogę powiedzieć, o co mi chodziło. Myślę, że wiem, ale nie do końca. Ponieważ ta historia trochę wcześniej się zaczęła nasza. My się znamy 24 lata. Chyba tak. 24 tak. Lata. Może tak być. Ja poszedłem do pracy na budowie, na której Jacek był kierownikiem budowy. Wtedy jeszcze miałem bujną czyprynę i 20 kilo, byłem młodszy pewnie. Nie wiem, czy pamiętasz. Ja z Jacka, bardzo dobrze Jacka znam wszystko. Dużo niż moją żonę. Słuchaj, ja przeszedłem na tą budowę do Jacka. To była budowa na Kruszyńskiej, Kaczej, Cietrzewiej w Bydgoszczy. Puszczykowo. Puszczykowej? Puszczykowo ta ulica się nazywa. Kacza to? Kruszyńska, Puszczykowo. A nie Cietrzewia? Cietrzewia też tam była, tak. Wiesz, to dla mnie wówczas była gigantyczna budowa i poznałem Jacka. Jacek powiedział, aha, już jesteś? Okej. Okay. Idź odbierz tynki na pierwszej i drugiej klatce w budynku, podał numer. Ja myślałem, że to będzie tydzień aklimatyzacji, 2 tygodnie wspólnych rozmów. Zostałeś tak przedstawiony, że uważałem, że
Przez szefostwo, tak. Tak? Tak, swoje informacje o tym, co robiłeś już przed tym, że uważałem, że... Jak gwiazda, nie? Uważałem, że to jest właściwy moment na to działanie, a poza tym, no co by nie powiedzieć, chyba to było dobre posunięcie. Z twojej perspektywy, a ja płakałem nocami. To ja przepraszam. Ja płakałem nocami, bo ty mnie wypuszczałeś na takie fragmenty, których naprawdę pierwszy raz w życiu to widziałem. I tyle. Ja nie wiem, no... 2 miesiące płakałem. Po nocach. Ale wymyśliłem zemstę. Okej. Teraz ta zemsta... motywy. Ta zemsta polegała, Mikołaj, na tym, że jak uruchomiliśmy CDI, to pomyślałem sobie, zrobię dokładnie to samo, co Jacek zrobił ze mną, kiedy ja przyszedłem do pracy do firmy, gdzie Jacek był kierownikiem budowy. No jak już dał się namówić, przyszedł, to powiedziałem, to wszystko sobie musisz sam stworzyć oczywiście, nie? I 15 jest ZUS za zapłacenie, także się sprężaj. Natomiast powiem tak, te początki pracy w CDI były tak z perspektywy już patrząc bardzo fajne. Przede wszystkim to, że podobnie jak ja znalazłem się w CDI, wtedy mieliśmy taką możliwość i jakby tak też taki sposób pozyskiwania osób do pracy, do współpracy, że mogliśmy sobie dobierać ten zespół, mieliśmy wolną rękę, mówiliśmy zawsze, że najpierw ludzie, potem zadania i myślę, że tak jest do dzisiaj, że te zespoły, które tworzymy, to są zespoły osób, z którymi my chcemy pracować, tak? Które potem chcą z nami pracować. Zresztą można popatrzeć jakby w historię, jaka była rotacja tych pracowników, czy kim są te osoby, które z nami pracują, tak? Tak jak naprawdę spojrzymy, to w tym dziale technicznym, którym ja w tej chwili, jakby, którym się zajmuję, nie jak gdyby tylko którym się zajmuję, to przecież znajduje się co najmniej 3 moich kolegów ze studiów. Razem kończyliśmy, tak? Ponieważ ja ich znam. I... Ja myślałem, że my mamy młody zespół. Ja też tak chwilami myślałem, ale troszkę ta perspektywa mi się zmienia, tak? Jest w tym zespole jest pierwszy mój kierownik, tak? Który mnie zatrudniał na budowę w tym naszym zespole. Mój kierownik również. Również, pracowaliśmy również, wtedy razem. Tak. Zresztą pozdrawiamy Macieja Daniela. Są koledzy z pracy, jest jeden z moich kierowników, tak? Także to było jakby coś, czego nie spotykałem w innych firmach, tak? Że opieramy się na ludziach już sprawdzonych i mamy możliwość podjęcia współpracy z nimi. To był taki walor, który trwa do dzisiaj, który cały czas jakby pozwala bardzo skutecznie działać, tak? W tym, co robimy. Myślę, że to jest... Fajne, piękne, ale nigdy nie pytałeś mnie, jakim byłeś dla mnie przełożonym. No właśnie boję się tego pytania. Okej, niech tak zostanie. Natomiast pamiętam mój wpis w książce praktyk zawodowych. Mojej. Twojej. Także. Dlatego, że musiałem prowadzić książkę praktyk i Jacek robił wpis. Do muzeum oddam go. No dobra, ale to jak tak już od tych lat 90., drugiej połowy lat 90. Na tych budowach, że tak powiem, mniej lub bardziej cały czas jesteście, a szczególnie Jacek jest, no to może poopowiadasz trochę, jak to budownictwo się zmieniało przez te lata. Ja uważam, że zmiana w ogóle na budowach te zmiany są bardzo znaczne. Tak, może takiego słowa bym użył. Sposób prowadzenia budowy, sposób prowadzenia nadzoru, sposób prowadzenia pracy, firmy, które się pojawiły, które pracują, to jest zupełnie inny sposób prowadzenia budów. Tak? Powiedzmy na początku gdzieś tej naszej pracy zawodowej, zarówno twojej, jak i mojej, sytuacja wyglądała tak, że najczęściej firma zajmowała się wszystkim. Tak? Firma miała pod sobą, to było takie przejście jeszcze między starym a nowym systemem, firma miała we własnej organizacji zakłady produkcji pomocniczej, tak to się nazywało, tak? Swoje betoniarnie. Swoją betoniarnię często, tak, swój zakład prefabrykacji, zakład ślusarski, zakład ciesielski, zatrudniała na przykład instalatorów. Jakby taka diametralna zmiana dotyczy też tego, że w tej chwili na tych budowach obecnie pojawiły się w zakresie firm wykonawczych przede wszystkim firmy specjalistyczne, tak? Określona firma
zajmuje się stanami zerowymi. Zresztą współpracujemy, uważam, ze świetną firmą, na przykład na naszej inwestycji w tatanowym parku z firmą Madeibud. To jest przykład firmy, która jest genialna, jeżeli tak. chodzi o konstrukcję i o skuteczność działania. Tak, jest zdecydowanie. Najlepszy przykład transformacji. My nie znamy tej firmy, ale pamiętamy, jak to wyglądało w końcu lat 90. Wszystko trzeba było samemu organizować sobie. Jacek, nie mówimy nazwisk i nie okay. i nazw firm, dobra? Dobrze. Ale pamiętasz takie zdarzenie mieliśmy na budowie w tej końcówce lat 90., gdzie stanęła nam budowa z powodu braku prądu. To nie było jednokrotnie. Nie, akurat tam był wtedy. I czekaliśmy na elektryka, który przyjechał z bazy na rowerze. Tak. Tak, z... bez nazwiska. Dobrze. I nadmuchał 2,5. Tak. I nie wiedzieliśmy, co jest gorsze, że on chce iść naprawiać prąd, czy że na rowerze przyjechał z bazy. No, ale mówię, no, pojawia się ta specjalizacja, tak? Instalacyjna, robót ogólnobudowlanych, robót posadzkarskich, to inny sposób realizacji tych prac, wymagający koordynacji. Sam nadzór też już wygląda inaczej. Bezpośrednio nadzorując pracę, tak naprawdę byliśmy na okrągło koordynatorami, sprawdzaliśmy wszystkiego rodzaju prace, roboty i tak dalej. To wszystko musieliśmy, że tak powiem, ogarnąć. Wychodząc rano z biura, wracaliśmy tam po południu. De facto, tak, mniej było. W ogóle tak, sytuacja. Ale to na tych budowach wtedy się przechodziło z 15 km dziennie, nie? No, myślę, że tak. No tak, no powiem tak, zastanawiam się, jak my to robiliśmy, że my nie używaliśmy komputerów, a budowa się. Nie, my już używaliśmy. No ale to w jakim zakresie? My używaliśmy? Tak, bo akurat ty wprowadziłeś u nas na budowę komputer, nie wiem czy pamiętasz. Prywatnie, pozdrawiam firmę, która nie wyposażyła nas w kompy. Nie było i pamiętam wtedy... Wyglądałem na dużo mądrzejszego człowieka, jak przyniosłem prywatny komputer. Ale przede wszystkim stany magazynowe, nie wiem czy pamiętasz, tak? To wtedy zacząłeś tam wprowadzać program do stanów magazynowych dopiero. To był taki początek w ogóle. Ale wynagrodzenia robiliśmy... Wynagrodzenia ręcznie, na bezetach. Nie, robiliśmy już później na kompie. To już, jak już się nauczyliśmy. Znaczy, ty się nauczyłeś. Fajnie to było, ale jeżeli chodzi o specjalizację, to wtedy były firmy, które robiły wszystko. Dokładnie. Wszystko ofertowały. Co powodowało, że albo te oferty były mocno zaniżone, albo po prostu były zawyżone. I dlatego była tak duża ilość upadłości. Bo te firmy, które próbowały robić wszystko, nie były w stanie niczego zrobić w sposób taki, żeby mieć na tym zarobek odpowiedni. I tyle tych upadłości przeżyliśmy. Tak. Właśnie, no powiem tak, po jakby rozstaniu tam miejsca, w którym razem pracowaliśmy, potem zmieniłem jeszcze kilka firm. Tak, to dwie albo trzy, może i więcej, kilka, pewnie cztery jakby firmy. Co prawda te organizacje jakby się zmieniały wskutek właśnie upadłości, zmian, kupna, sprzedaży. Często tych samych ludzi spotykałem w tych kolejnych firmach, ale to się zmieniało. Tak? Natomiast jedno, co jest niezmienne, to CDI od 15 lat w zakresie tego, że istnieje firma. Natomiast niezmienne są u nas tylko zmiany. Bo cały czas jakby fascynujące jest to, że firma się rozwija i wchodzimy w nowe obszary działalności. Słuchaj, to jest po prostu coś niebywałego. Słuchaj, tamten okres naprawdę kilka niezłych anegdot przyniósł. Związany z CDI, tak? Pamiętasz, jak dla jednego z klientów negocjowaliśmy umowę na terenie Federacji Rosyjskiej, chciał budować fabrykę? Dokładnie. Na obszarze z rzeką. Jak się okazało. Urząd był na tyle miły, że mu tą rzekę przesunął. Tak, dokładnie. I wtedy Jacek przygotowywał się, my tam przetargi organizowaliśmy i mieliśmy... Tak, prowadziliśmy postępowanie przetargowe na wyłonienie. Uczestniczyły z tego, co pamiętam, jedna firma turecka, jedna firma rosyjska. Małe firmy, jak o sobie mówiły. Firma turecka zatrudniała 30 tysięcy osób. Nic nie mogliśmy w necie o niej znaleźć. Ja pamiętam nazwę nawet. Nazwę też tak. Ale malutka firma, także nie. I pamiętam, że trudność była taka, że oczekiwaliśmy od firmy, że udowodni,
że potrafi dostarczyć... Zorganizować proces budowlany generalnie. Tak. Między innymi betonowanie. Tak, między innymi betonowanie, no bo było bardzo dużo betonu. Dokładnie. Pytanie było w związku jakby z oddaleniem od głównych aglomeracji, tak gdzieś to tam tak naprawdę w szczerym polu, w jaki sposób, czy przyjadą, będą stawiać swój węzeł betoniarski, skąd dostawy piasku, tak? Bo woda była w rzece obok. Tak, woda była, prawda. Tak, to oni mówią, będziemy wozić pociągiem. No i my oczywiście w reakcji parsnęliśmy śmiechem, dlatego że wyobraziliśmy sobie, że ci, którzy mają betonować, mają wiadra i jadą w osobowym pociągu. I oni mieli bardzo poważne miny. Oprócz nas, tak. Nie, my się śmialiśmy. Ale nie mówiąc, z czego wy się śmiejecie? My mamy swój pociąg i 50 wagonów z mieszarkami. Dokładnie. I wtedy zrozumieliśmy, że Rosja to jest stan umysłu. Tak. Także to było, tych ciekawych doświadczeń było dużo. Potem Legia Warszawa, mnóstwo ciekawych doświadczeń. Ale tutaj mieliście chyba ułatwione zadanie, bo pamiętam, że tu kibice pomagali pilnować budowę. Znaczy akurat jesteśmy firmą, która dla firmy projektowej nadzorowała Lecha Poznań. Tak. I dla, nie pamiętam kto był klientem, chyba ITI było klientem naszym. Na Legii? Nie, też projektant. Też nadzór w imieniu autora projektu. Nie? Chyba i odeskam. Różne doświadczenia. Tak, kibice generalnie jeszcze nie było tak bardzo popularne. Nie były kamery na budowach, jak teraz są. Ale to jest standard. Teraz to jest standard, ale kibice wtedy mieli kamery i na przykład nie chcieli wpuścić samochodów na poznański, kibice Legii Warszawa, nie chcieli wpuścić samochodów na poznańskich tablicach rejestracyjnych dla budowy, ale wystarczyło czytać fora kibicowskie, żeby wiedzieć, jak ta budowa się posuwa. Dokładnie. No, zresztą dzięki między innymi tej budowie i innych tak naprawdę, no jakby naszej wtedy myśli o rozwoju, tak? Powstawały przecież oddziały, tak? Przecież Warszawa, Poznań, Łódź. Tak, bo maksymalnie mieliśmy tych oddziałów sporo. Tak. No przekrój przez całą Polskę, żadnego morza. Znaczy, słuchaj, nie byliśmy w Krakowie. Przekrój może nie. To ale z oddziałem, jakby... ale żadne inwestycje w okolicach. W Krakowie? W Krakowie nie. Pamiętam. Znaczy inaczej, jeżeli chodzi o jakby kosztorysowanie. Znaczy, tak, jeżeli chodzi o prowadzenie, przygotowanie, to oczywiście, ale... Wiem tak, najdalej wysunięta nasza placówka to jednak hotel Arłamów. Tak bym powiedział. Tam też prowadziliśmy... Gdzieś śpi tam kadra Polski w tym momencie. Tak. Nadzór inwestorski, a właściwie pełniliśmy funkcję inżyniera kontraktu. To było najdalej wysunięty odcinek. Gdzieś tam śpi kadra, a wcześniej inspektorzy CDI walczyli z wilkami o dostęp do budowy, nie? Troszkę tak. No, z wilkami może mniej, ze żmijami były różne epizody. Tak. A to słyszałem, że wskoczyło wam coś do hotelu otwartego? Sarna czy coś tam? Sarny wchodziły, wychodziły, takie rzeczy się tam zdarzały, nie? No, duży temat był z tego co pamiętam. Nadzorowały. Proszę? Nadzorowały budowę. Dobra, Jacek, z historii. Trzy obiekty, które najbardziej pamiętasz i najbardziej są rozpoznawalne. Bardzo, bardzo trudne pytanie. Tak, na pewno ten Arłamów, o którym rozmawiamy. To było dosyć wyjątkowe, choćby ze względu na odległość, którą mieliśmy do pokonywania. Tak, z Bydgoszczy zwykły wyjazd tam trwał 11 do 13 godzin, chociaż jeden z kolegów zrobił rekord w niedzielę, co prawda chyba 8 godzin jechał przez Warszawę. Byłeś w tym hotelu? Nie. To jest, wiesz co, wspaniały obiekt. Hotel jest w środku niczego. No, to ciężko trafić. Nie jest ciężko trafić, bo tam... Czasami trzeba granicę tam przekroczyć. Straż graniczna doprowadza, jeżeli taka jest potrzeba. Tak? Zawsze wiedzą, kto tam jedzie. Jak trzeba, to doprowadzają. Nie ma z tym problemu. Arłamów. Powiem tak, taką drugą, która mnie jakby zaskoczyła wielkością, to była budowa IKEA w Łodzi. Port Łódź, tak. Pamiętam o ile wtedy... tu jest anegdot. Dokładnie. Ale dokładnie. Użyliśmy nazwy i już nie możemy użyć anegdot. A to niedobrze. Szkoda. No trudno. To jest taka druga budowa, która no jakby wielkością mnie troszkę... wymienić budowy bez podawania ich nazw. Mhm. Nie, no wiem, trzecia to takie tam...
Wielki obiekt, tak. A trzecia to budowa C w dużym mieście powyżej. Nie, powiem szczerze, że trudno tak, no nie przygotowałem się i nie wiedziałem, że takie. Ale myślałem, pytanie, tak wiesz, pamiętasz. Co jakby najbardziej, mogę mówić, co mnie najbardziej... Liczyłem na City Park, nie to nie. City Park też było. No City Park to był początek mojej działalności w CDI. Tak naprawdę w tym momencie główny ciężar jeszcze był na tobie plus na... Czułem to jarzmo, wiesz. Tak. No pamiętam te codzienne, praktycznie codzienne dojazdy do Poznania, tak. To ty w zasadzie... Nie, ja wtedy jeździłem poniedziałki, środy, piątki Poznań i wtorki Warszawa, tak. Czwartki w Bydgoszczy, tak? Tak. I nigdy nie udało się w Bydgoszczy. Tak. Tak, przez trzy lata właściwie, nie? Tak, to była bardzo, bardzo trudna budowa, ale to jakby główny ciężar na tobie jednak spoczywał. Tak? Ja tam wtedy rozwijałem inne rzeczy. Słuchaj, na Andrzeju Gołaskim, na Darku Poprzeckim. No oni jako realizatorzy, no dokładnie, stamtąd przecież nasza pierwsza ich znajomość, tak? Tak, Darka właśnie, pan Andrzeja Gołaskiego, zgadza się. To też była spora budowa, tak bym powiedział. Ale się napierdzielaliśmy z nimi, nie? Zresztą przy każdej budowie, jak ich spotykaliśmy. Był taki epizod przecież, że jeden z naszych wspólników kiedyś w CDI to była osoba, do której ja pisałem zgłoszenia reklamacyjne i miałem bardzo złe z nim relacje. Tak, potem w CDI. Pozdrawiamy. W CDI potem było zdecydowanie lepiej. Tak. Fajnie, chyba historii. Ale teraz CDI. Powiem tak, no CDI się zmieniło jakby ten profil działalności. Powiem tak, jakby z perspektywy tego, że możemy pracować na miejscu i zmieniać Bydgoszcz, tak, i to jest coś, co wolę robić teraz, niż robiłem przedtem. Tak jak mówiłem, ta praca w CDI jest zawsze fascynująca była, bo się zmienia bez zmiany firmy. Tak de facto, tak? Ciągle idziemy do przodu, ale zanim... Wyjazdów jeszcze trochę jest, no bo hotele... Okej, wyjazdy są, część zespołu rzeczywiście podróżuje w związku z ekspansją hotelową z naszej sieci Focus, to jest jakby oczywiste, natomiast nie są to tego typu budowy, wyjazdy, pobyty na stałe, tak jak tą działalność musiało prowadzić w CDI konsultanci budowlani. Przecież w tamtym czasie te zespoły były kilkunastoosobowe, na przykład w tych poszczególnych lokalizacjach, tak, oddział Warszawa, oddział Łódź, oddział Poznań, przez moment oddział Gdańsk, tak. Zakładaliśmy przecież oddział też we Wrocławiu, tak. Także... A tam chyba nie mieliśmy zbytniego szczęścia. Nie, bardzo szybko zrezygnowaliśmy. No były też nietrafione inwestycje. Budowa w Gdańsku, na przykład wież wiatrowych, tak, gdzie doprowadziliśmy do wyboru wykonawcy, tak, poprzez przetarg. Zresztą negocjacje były prowadzone na tej historycznej sali, gdzie Solidarność tak naprawdę podpisywała porozumienia. Skończyło się tym, że zostały zabite pale próbne i budowa się skończyła. Wester zniknął. Okay. Tak? Natomiast no, my swoje zadanie wykonaliśmy. Tak? No, może nie to gdańskie, ale te doświadczenia po tych całych budowach w całej Polsce powodują, że teraz chyba troszkę nam spokojnie. Ale wiesz, jak to wygląda? Wiecie, jak to wygląda? Yeah. CDI najpierw budowało mieszkania dla swoich klientów. Tak, to nawet i to naprawdę topowe. Były nawet i domki jednorodzinne. Na początku. Ale klienci byli topowi, byli poważni, w sensie z pierwszej dziesiątki deweloperów w Polsce. Chociażby Międzyzdroje, tak? Tak, Międzyzdroje, owszem. No i jak już tam wszystkie rzeczy schrzaniliśmy, no to potem już wiedzieliśmy i można było ryzykować kapitałem GKI. No może nie do końca. To są rzeczy zepsute, bo działają do dzisiaj, tak bym powiedział. Tak? I raczej było tak, że klienci, z którymi pracowaliśmy, wracali do nas z kolejnymi inwestycjami. Także gdybyśmy, że tak powiem, nie podjęli tego działania i nie zdecydowali się na wejście w deweloperkę, między innymi poprzez to, że udało nam się pozyskać będącego niedawno też w odkazie Andrzeja Witkowskiego, tak? To kolega ze studiów, tak? Kolega ze studiów, to jest bardzo mało powiedziane. Kolega ze szkoły średniej, znamy się od momentu, kiedy skończyliśmy obydwaj 15 lat. To było bardzo dawno temu. To w tym momencie mogliśmy zacząć działać. Dobry rocznik, wiesz?
No powiem tak, jest nas tu więcej. No, to musiał być bardzo dobry rocznik. Jest nas tu więcej, tak? No nie chcę w tej chwili wszystkich wymieniać, bo może kogoś pominę i ktoś by poczuł się urażony, ale naprawdę... Ale to jest ten rocznik, który jak stoi i patrzy na zbrojenie, to przelicza tak dla rozrywki zamiany na przykład, nie? Tak, albo... na przykład z FI-12 na FI-10. Zresztą kilka razy się pośmialiśmy, stojąc nad zbrojeniem, mówiliśmy, też liczysz? Tak. Jeszcze on, twój rocznik jest nie najgorszy, tylko ma odwrócone cyferki. A ty jesteś 66, ja jestem 76. To... Nie, bo jestem 67. A, jesteś 67, dobra, pasuje. Teraz więcej rozumiem. Dokładnie. Finiszujemy? Tak, czekamy na... Na pytania dotyczące skąd Jacek się wziął, już odpowiedział. Z biały but. Właśnie, tak, tak. Mieszkam tutaj od urodzenia, tak mogę powiedzieć. Także też jest to moje miasto i tu czuję się dobrze i tu chcę być po prostu. A jakbyście chcieli się dowiedzieć trochę więcej anegdot i ciekawostek, to spróbujemy, to piszcie w komentarzach, spróbujemy jakoś zanonimizować w kolejnym materiale, może coś wypikamy i... Oj, byśmy poopowiadali. Anegdoty. Na pewno. Ale to rzeczywiście, to już by musiał być odcinek z anegdotami i tak dalej, z anegdotami, tak, bo tutaj jako... Jeszcze jeden z klientów, przepraszam, ten wymieniony klient, negocjowaliśmy obniżkę ceny, to była duża budowa, 30 milionów euro chyba, nie? Ta w Federacji Rosyjskiej. Ale to tylko w zakresie stanów surowych. Tak, 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 ale generalnie 30 milionów euro to jest naprawdę zadanie już duże. No i naszym celem było doprowadzenie do obniżenia tej ceny. I my przygotowaliśmy prezentację systemu zaliczek, nie wiem czy pamiętasz. Dokładnie. Takich zaliczek, że to wam wpłacamy, nas siedziało na 100, po jednej stronie stało, a ich było dwóch. Tak. Z czego jeden był tłumaczem. Tak, tak. No i my opowiadaliśmy, nie nas wiem. Było 16. Tak? Dokładnie. My opowiadaliśmy o tym, jak byśmy chcieli zaliczkować i oczywiście na koniec mieliśmy przygotowaną propozycję wyliczoną, ile zaliczek powinnam opuścić sceny. I pamiętam, oni tak przyglądali się temu, nie? Tak przekrzywiali głowy, słuchali, a na koniec powiedzieli, wy macie pieniądze na budowę, czy nie? Dokładnie. Mamy. A nie możemy zrobić tak, że my połowę zrobimy i wystawimy fakturę, wy nam zapłacicie, a potem zrobimy drugą połowę, wystawimy fakturę, wy nam zapłacicie? Może tak być. A my chyba 20 minut się produkowaliśmy. Tak, tak. Jak 300 zgubić ze stali? To nie było dla nich problem. Żadne. A jak źle się spisywaliśmy, to nam wizy zabierali. No to tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszamy też do zadawania pytań o nasze inwestycje też bydgoskie, CDI, to na pewno Andrzej dużo opowiada. Czy biurowiec Immobile K3, w którym siedzimy, czy trzy projekty deweloperskie, czyli osiedle Platanowy Park, Uniwersyteckie i Rabatki. I będzie dużo komentarzy, dużo wyświetleń, to Andrzej, czy tam Maciej, teraz Macieja kolej, to Macieja teraz zaprosimy. Zdecydowanie. To ale możemy, możemy, jak będzie dużo obejrzeć, to możemy też się umówić, że pogadamy o najfajniejszych, najśmieszniejszych błędach projektowych. Oj, to tutaj byśmy też mieli do powiedzenia. No to piszcie, czy chcecie taki odcinek o błędach projektowych i o anegdotach z budów w całej Polsce i nie tylko. Do usłyszenia za tydzień. Do widzenia. Do widzenia.